Proszę Państwa, mam bardzo trudny temat, który chciałbym zahaczyć, poruszyć. Chodzi o coś takiego, jak co potrafi człowieka wyleczyć. Okazuje się, i jest to wiadome od tysięcy lat, że nie lekarstwo, nie medykament leczy człowieka, ale lekarz. Lekarz lub szaman, lub znachor, lub mądry człowiek jest w stanie wyleczyć człowieka. I ostatnie badania przeprowadzone w Anglii udowadniają, że dużo większy wpływ na możliwość pacjenta z wyjścia z choroby ma lekarz niż medykament. I istnieje też pewna forma skuteczności lekarza. Wiemy to już od czasów Balinta, że ten lekarz ma za zadanie przede wszystkim wysłuchać pacjenta. Gdyż pacjent potrzebuje być wysłuchany. Czasami dużo bardziej niż czego innego. Po drugie, ten pacjent chce poczuć się zrozumiany, bo najbardziej pacjentowi brakuje tej empatii. Po trzecie, ten pacjent potrzebuje porady, pomocy, a przede wszystkim na teraz potrzebuje pocieszenia, że to, na co on cierpi, to się da uleczyć. Z większym lub z mniejszym skutkiem. I ten pacjent potrzebuje od lekarza nadziei. I jeżeli przychodzi do lekarza pacjent z jakąś chorobą, dajmy na to cukrzycą, i ten lekarz, nazwijmy go diabetolog, informuje go, że to jest choroba nieuleczalna i że będzie tylko gorzej, to ma rację. To ma ogromną rację, ponieważ tak będzie, dopóki pacjent nie zgłosi się do innego lekarza, znachora, szamana, babki zielarki lub kogoś, kto rozumie, co pacjentowi jest potrzebne. A pacjentowi przede wszystkim potrzebna jest rada, mądra rada. Nie tylko wyjaśnienie mu, że źle postępuje, ale wyjaśnienie mu, że jak będzie postępował mądrze i właściwie, to może wszystko zmienić. Że jak palił przez 37 lat papierosy, to jak rzuci, to jego płuca mają jeszcze szansę kiedykolwiek się zregenerować. To nie jest ważne, czy to jest prawda, czy nie. Ale ten pacjent potrzebuje nadziei. I dlatego informuję Was, ja wiem, że to jest bardzo trudne, bardzo niebezpieczne, ale informuję Was, że jeżeli idziesz do lekarza i nie zostajesz wysłuchany, nie dostajesz rady, a Twój stan się pogarsza po wyjściu od lekarza, to coś zmieni. Zastanów się co, a jak zgadniesz, to mi napisz.